Małżeństwo księcia Harego i Meghan Markle od lat budzi zainteresowanie. Ostatnio sporo mówi się o narastającym konflikcie w rodzinie królewskiej, a teraz okazuje się, że małżeństwo zrobiło właśnie wielki krok naprzód. W ostatnich tygodniach media coraz częściej donoszą o konflikcie, który pojawił się między księżną Meghan i księciem Harrym. Bliscy pary zwracają uwagę, że najwięcej nieporozumień dotyczy zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Megan, która od kilku lat mieszka z mężem i dziećmi w Stanach Zjednoczonych, chce spędzić święta tam, natomiast Harry marzy o powrocie do rodziny królewskiej w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza że od dawna nie widział się z bliskimi. Tym bardziej, że zarówno księżna Kate jak i król Karol ostatnio zmagali się z chorobą nowotworową. Te różnice w planach świątecznych wywołują kolejne napięcia między nimi i przyciągają uwagę nie tylko mediów, ale także ich otoczenia. W zeszłym roku Harry i Meghan zostali zmuszeni do opuszczenia swojej brytyjskiej rezydencji, Frogmore cottage po decyzji króla Karola III. Para mieszkała w tej pięciopokojowej rezydencji od 2019 do 2020 roku. Kiedy to przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych, rezygnując z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej, wówczas rzecznik pary powiedział, możemy potwierdzić, że książę i księżna Sussex zostali poproszeni o opuszczenie rezydencji w Frogmore Cottage. Nie została im zaproponowana żadna inna rezydencja. Frogmore Cottage, podarowane im przez królową Elżbietę II po ich ślubie w 2018 roku, miało stać się ich domem. Ze względu na renowację wprowadzili się tam dopiero rok później. Po ich wyprowadzce pojawiły się spekulacje, że król Karol pragnie, aby jego brat, książę Andrzej, opuścił swoją obecną rezydencję Royal Lodge na terenie zamku Windsor i przeprowadził się do Frogmore. Jednak książę Andrzej odmówił, preferując pozostać w swojej większej posiadłości. Decyzja Karola o eksmisji Harego i Meghan wzbudziła wiele kontrowersji, zwłaszcza że Frogmore Cottage miało symboliczne znaczenie jako dar od królowej. Jak donoszą media, Meghan i Harry zakupili niedawno nowy dom w Portugalii. Według Daily Mail para wybrała to miejsce na swój wakacyjny dom, co pozwoli im także uzyskać tak złotą wizę która umożliwiłaby im swobodny dostęp do strefy Schengen w Unii Europejskiej. Przeprowadzka do Portugalii może być dla nich nowym rozdziałem, ale także dodatkowym problemem dla króla Karola III, ponieważ Harry emu coraz bliżej do życia na własnych warunkach, z dala od rodziny królewskiej. Co ciekawe, Meghan i Harry nie są jedynymi członkami brytyjskiej rodziny królewskiej, którzy mają portugalską posiadłość, księżniczka Eugenia, córka Andrzeja, Księcia Yorku i tym samym kuzynka Harry'ego, oraz jej mąż Jack Brooksbank również mają dom w Portugalii. Podobno Harry i Meghan są z nimi w bardzo bliskiej relacji, co mogło mieć niebagatelny wpływ na decyzję o wyprowadzce. Dokładne szczegóły nie są jednak znane.